Jest 23 października 2015 roku. Jesteśmy z panem Mariuszem Szczytyńskim w Mauzoleum Piastów Śląskich. Udzielono nam zezwolenia na filmowanie i na zdjęcia. I zaczynamy od wizji lokalnej. Henryk III Biały. Trochę ciemno, więc to będzie potrzebne tutaj ręczne sterowanie. Henryk Biały. 1249-1266. Jesteśmy w poszukiwaniu orłów i symboli, które Piastowie używali. Henryk Gruby od 1290 do 1296. I tutaj jest widoczny herb, ale jak to pan powiedział? No, tutaj ten herb. Ja tutaj pokażę. Z tego co, jak jestem dobrze widoczny, tak. On nosi ślady szlifowania. Po prostu, co tutaj można powiedzieć, tak na pierwszy szał, kiedy ja to zauważyłem i zauważyłem, to fakt, że były tutaj próby zlikwidowania tego herbu i ktoś tutaj ostro to szlifował. Zrobił to oczywiście dość nieumiejętnie. Napisy zostały, natomiast wszystko, co tutaj się działo, no, nosi ślady szlifowania. Proszę zauważyć, że orzeł, prawda? Ale orzeł znikł. Znikł orzeł, nie? Ten herb właśnie, on przedstawia orła. I tylko pytanie jakiego? Jakiego kształtu? I ponieważ on nosi tutaj znamiona, no próbowano to jakoś szlifować, kombinować. Po to, żeby ukryć tego orła. A więc tutaj musieli ci późniejsi najeźdźcy tu wykonać niezłą robotę, żeby do tego czasu to dotrwało. I z tego, co mogę tutaj się połapać, ta płyta już była po prostu gdzieś w innym miejscu. Ona nie była tutaj, te kotwy, które są tutaj na dole i z boku. Ona została tutaj przytwierdzona. Mógł być to grobowiec, tak. Ona była kryptą. Tak, też tak. I jako krypta była właśnie wykorzystywana z tym orłem. I ten orł został wyszlifowany po to, żeby nie można było go odtworzyć. Ponieważ no, on tutaj zbyt dużo pokazywał o polskości tych ziem, a jak wiemy, Piastowie byli tylko częścią królów, chociaż Konopnicka mówi w Rocie o Piastach, to przed Piastami było kilkadziesiąt królów, ja akurat w to wniknąłem. Natomiast ci królowie nawet byli wojewodowie, tak zwani sędziowie, ich było 12, dwa razy oni właśnie rządzili przed Piastami. I stąd właśnie ten okres tych królów, tutaj Piastowie, to już to, co mamy w tej chwili, jak był udokumentowane. Tych wszystkich innych, poprzednich, mamy w dokumentach, ale nie są tak udokumentowane artefaktowo, jak właśnie ta płyta. Skąd w ogóle tu przy okazji, jak mówimy o Piastach, to możemy coś takiego powiedzieć, że skąd jest to określenie, że hołota latała po laskach? No to jest najczęstszy taki argument, powstaje w oficjalnej historii, no to przed Mieszkiem to hołota latała po laskach. No niestety nie jest to prawda, ponieważ jest tych kilkunastu królów, kilkudziesięciu królów. Mało tego, przed tym okresem królów pytanie, co było? Był związek plemienny i to funkcjonowało, właśnie ten związek plemienny. Natomiast później się pojawili dopiero królowie. Był związek plemienny i na podstawie tego związku plemiennego te całe Imperium Lechitów funkcjonowało przez wieki, aż do czasów królów i do czasów Mieszka, gdzie no, musiało coś dziać się wcześniej, przed czasami Mieszka. I które spowodowały, że chrześcijaństwo przeszło na te tereny. Ale wcześniej tego nie było. To jest bardzo ważny tutaj szczegół.
A ta płyta jest tylko świadectwem artefaktowym, że te ziemie tutaj były polskie. Mało tego, te ziemie polskie były jeszcze dalej, ponieważ nie tylko tacy królowie jak Piastowie w Europie Zachodniej są w grobowcach. My mamy w Bawarii grobowce. Po całych Niemczech mamy grobowce polskich królów. No właśnie, nie ma tu napisu, gdzie ten grobowiec był, skąd został wzięty, bo tutaj zrobiłam, tu jest krypta, widzicie Państwo, zejście do krypty. Tam prawdopodobnie jest też coś, no ale nie ma opisów, nie? Nie ma, no, nie wiemy skąd ta płyta, gdzie był... Gdzie on był realnie złożony. Gdzie przede wszystkim są szczątki, bo skoro jest płyta nagrobna, to i szczątki powinny być. No tak, przynajmniej miejsce. I gdzie one są? No to musielibyśmy się tutaj kogoś spytać, bo ale w tym tutaj momencie jest, no, nam to jest jakby niepotrzebne. Widzimy jak leży jeden grobowiec, jak jest zrobiony. I prawdopodobnie jest w środku. Tak, tutaj co ciekawe, chodźmy tutaj bliżej. Co ciekawe, to zauważyliśmy na tym tarczy. Co można było zauważyć? Co jest zawsze cechą charakterystyczną wszystkich orłów polskich. Dziób jest do góry, on jest podniesiony. Na znak odwagi. To jest właśnie to. Proszę zobaczyć. Podniesiony dziób, to jest właśnie taki detal.